好，我们现在在画面当中看到身穿白色短裤的，这是来自南非的选手雅克。帕特克林顿的身高是。Cześć, Tomasz Petrowski z tej strony. W tym odcinku chciałem porozmawiać z wami na temat najmniejszego pięściarza, który został mistrzem świata. Mowa o Jacobie Baby Jake'u Matlali, który urodził się 1 sierpnia 1962 roku, a zmarł 7 grudnia 2013. Więc przejdźmy do tego, czy niski wzrost jest problemem. Ostatnio rozmawialiśmy o prawdopodobnie najgorszym pięściarzu świata. W jednym z filmów nagrałem też materiał dotyczący tego, czy ktoś jest za stary na boks, a teraz porozmawiam o tym, czy ktoś jest za niski lub za mały. Słuchajcie, Jacob, Baby Jake, był mistrzem świata kategorii muszej i miał 1,47 m wzrostu. Kurdupel, nie? Taki naprawdę... Kurdupel, no nie wiem, ile dotąd mi sięgał. Krótkie rączki swoje zrobił. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie jego walki. Zobaczcie, jak radził sobie z wyższymi przeciwnikami, bo każdy był od niego wyższy. I pomyślcie sobie, że jeżeli on, taki kurdupel, któremu nikt nie dawał szans, był w stanie zostać mistrzem świata, to dlaczego wy macie stwierdzić, że jesteście za niscy, za chudzi, za grubi, za tacy, za siacy, za starzy, za młodzi, czy za jacyś tam, żeby próbować osiągnąć to, o czym marzycie. Nigdy, nie, nigdy, nigdy, ale to nigdy nie jesteście za. Okej? Pamiętajcie, każdy z nas ma dwie ręce, dwie nogi, o ile oczywiście jesteśmy zdrowi, i jedno życie. To, co z nim zrobimy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Baby Jake został mistrzem świata i udowodnił, że niski wzrost nie ma znaczenia. A w boksie zasięg ramion to olbrzymi problem. Słuchajcie, Mike Tyson był niskim zawodnikiem wagi ciężkiej. Radził sobie doskonale. Baby Jake był najniższym mistrzem świata w historii. Radził sobie doskonale. Okej? Okay? Też jestem niskim zawodnikiem. Nie oszukujmy się. I jako tako sobie radzę. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę nie wzrost, nie warunki fizyczne, bo jak wiecie, w boksie mięśnie nie walczą, a przede wszystkim głowa. Okej? Okay? Nasze nastawienie oraz to, co sobie wyobrazimy, co chcemy osiągnąć, jak dalece jesteśmy w stanie posunąć się w tym, aby dojść do wyznaczonego celu, sprawi, że albo osiągniecie sukces, albo nie. Teraz zobaczcie kilka z urywków walk Baby Jake'a. Big left hook, there it is, bang. That was a much more testing punch than some of those landed in the previous round from Matlala. And that really did hurt Macklin. Macklin forced to cover up now. Clean right hand going in. You can see Daryl Richard, he timed his move. Przyjrzałem sobie teraz jeszcze boksreka w celu sprawdzenia, ile mniej więcej wzrostu mają najlepsi zawodnicy najniższej kategorii wagowej. I w tym momencie wedle statystyk na boksreku zawodnikiem z czołówki, który jest stosunkowo niski, ale i tak wyższy niż Baby Jake, ponieważ ma 153 cm wzrostu, jest Japończyk, którego nazwiska nie jestem w stanie prawidłowo wymienić, więc po prostu nie będę próbował tego robić. Natomiast Tai, który pobił rekord Mayweathera i ma 54 wygrane walki bez żadnej porażki, ma 158 cm wzrostu. Jest nieco wyższy, o 11 cm wyższy niż Baby Jake. Ale zobaczcie, to są niscy goście, malutcy, ale są w stanie osiągać wielkie rzeczy. Także niemożliwe nie istnieje, a wszelkie limity tak naprawdę są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Trzymajcie się. Tam wykłady motywacyjne, trochę możecie kupować.
Tam na dole jest link. Moje wykłady motywacyjne? Tak, na temat tego, żeby się nie poddawać, żeby walczyć. Wiesz co, nie chcę, znaczy mógłbym, ale nie chcę na razie takich, wiesz, stricte motywacyjnych pierdół robić, a bardziej chcę... Ale to tak, które brzmiało, nie? Ale to jest naturalne, tak, nie? Tak. Że to się tak, wie. Dobra.